Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Na pewno rozpoznajemy miejsce, gdzie się znajdujemy i po koszulce nawet kolegi Maćka Wudzika widzimy, że też dzisiaj reklamuje firmę Goldwings. Firma Goldwings tutaj karmy dostarcza na ten gołębnik. Dobrze mówię? Dobrze. Tak, właśnie przy okazji koleżankę Marcelinę, Bogdana pozdrawiamy. Także to mamy już ten element za sobą, ale teraz zobaczmy. Tutaj dzisiaj akurat przyjechaliśmy z kolegą Grzegorzem domontować taką malutką wolierkę, którą mamy tutaj zamontowaną na tym zlocie. Gołębie jest tutaj w tym gołębniku, który pokazywaliśmy, jak go stawialiśmy, już mamy. Pierwsze gołębie, które tutaj przyszły, są to gołębie, to jest 10 sztuk. Ja może tutaj otworzę, pokażę. Ops, tak. O, tu są te gołąbki. O, tutaj kolega Maciek na ten podłogę, którą mieliśmy położyć, my go tutaj też troszeczkę tam przebudujemy, ale te 10 sztuk już tutaj gołębi jest. One jeszcze sobie tutaj nie podlatują za wysoko, tu po półkach widzimy, że na razie są tylko do drugiej, do trzeciej półki od dołu. Dolatują, górnych jeszcze nie mają w ogóle zasiedlonych. No ich jest też mało, ale one są jeszcze troszeczkę takie malutkie. Dzisiaj, kiedy zamontowaliśmy tutaj tą, może pokażę, że chwilę, czekaj, odsuń się, daj mi to dalej, będziemy widzieć. Zamontowaliśmy takie rozwiązanie, postaw to właśnie, ja to wejdę. I zobaczmy, zamontowaliśmy taką wolierę na lodzie. To na pewno im ułatwi tutaj zobaczenie, zaznajomienie się z okolicą. Myślisz, Maciek, to się sprawdzi? Tutaj na pewno. Na pewno. Będą tutaj obserwować jak na razie te gołębie ze wspólnego gołębnika, które tutaj widzimy. Maciek ma wypuszczone, one pomalutku sobie wchodzą. Część tutaj się wyleguje jeszcze, tak jak widzimy, przed gołębnikami. Cały czas tutaj gołębie są dostarczane, te gołębie. Maciek musi założyć im chipa, topa, jak on to mówi, wprowadzić do systemu, opisać. No jakie ciekawostki możemy podać, się zdarzają takie gołębie, że nie wiadomo kto, jest tak wyraźnie w cudzysłowie napisane imię, nazwisko, że bardzo ciężko jest dojść, kto to wysyła, no ale troszeczkę cierpliwości, sprawdzenie na listach podobnego czegoś, no i się tam udaje niekiedy to znaleźć. No lepiej by było, gdyby to było od razu widoczne, ale zobaczmy, te gołębie sobie tutaj siedzą, wychodzą i teraz na tym słoneczku wylegują. Miejmy nadzieję, że już niedługo gołębie, które tutaj do tego gołębnika trafią, też będziemy mogli już obserwować, kiedy sobie tutaj będą latały. Pomału będziemy ten gołębnik dalej wyposażać. Teraz jeszcze zostało nam tutaj wstawienie drugiego regału. Tak jak mówiłem, instalacji elektrycznej, oświetlenia, systemu do robienia. Ale już one sobie mogą teraz na ten dzień dzisiejszy tutaj będą mogły wychodzić. Tam mają otwarte floty akurat i sobie będą mogły poznawać tutaj okolice. Później to jest bardzo łatwo tą wolierkę z góry zdjąć i one już będą wtedy sobie mogły bez tej woliery tutaj spokojnie latać. Na razie dziękuję. Zobaczmy. Ostatni rzut kamerą obiektywu na te gołębniki. Przyszliśmy tutaj troszeczkę w inne miejsce, żeby więcej tego objąć, zobaczyć. No i wierzymy, że tutaj, kiedy loty się rozpoczną, będziemy na pewno też z emocjami różnymi obserwować, co się tutaj będzie na wspólnym gołębniku i na tym gołębniczku, który nowym tutaj stawiamy, tutaj działo. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.